Kuba Słowik, jeden z bohaterów dzisiejszego meczu. Zwycięstwo pierwsze w tym roku. Jakie to uczucie? Ulga po tej wygranej? Znaczy, no, cieszę bardzo, tak, no, upragnione 3 punkty, gdzie w tym roku jeszcze nie wygraliśmy. Cieszą 3 punkty. Mam nadzieję, że fajny progres do przodu, jeśli zaczniemy punktować na miarę tak, jak Śląsk powinien grać. Właśnie, 1-0 po bramce w pierwszej minucie, apetyty rosły, ale to zwycięstwo było wręcz wyszarpane. Końcówka jeszcze w osłabieniu. Jak wyglądało z Twojej perspektywy te ostatnie 10 minut meczu? Na pewno gdzieś, no, nerwowo, tak, no, gdzieś ta sytuacja, graliśmy jednego zawodnika mniej. Fajnie, że pokazaliśmy charakter i jeden za drugiego dawał maksa, więc pokazaliśmy tutaj zespół i to cieszą te 3 punkty, bo bardzo potrzebowaliśmy. Również Twoje cegiełki do tego zwycięstwa były znaczne. Raz uratował Cię słupek, w końcówce kilka razy pokazałeś parę świetnych interwencji. Dużo wysiłku kosztował Cię ten mecz? Ja zrobiłem swoje, tak? Ja cieszę się, że jestem w bramce i mogę pomagać zespołowi i że dzisiaj zagrać mi na 0 z tyłu, bo to też jest fajne przy wygranym meczu, to tym bardziej. Czy ta wygrana pozwoli Wam się jakoś odblokować? Można liczyć na kolejne zwycięstwa, przede wszystkim na przełamanie pasy wyjazdowej? No, bardzo byśmy sobie tego życzyli, bo no, to jest powód do wstydu, te wyjazdowe niemoce, więc mam nadzieję, że w najbliższy piątek już przełamiemy to i zagramy fajną piłkę dla oka i wygramy, tak? I zapewnimy sobie jak najszybciej ligowy byt w Ekstraklasie.